Witajcie, nazywam się Sylwia i kocham podróże. Od ponad 20 lat zwiedzam świat. Kanał na YouTubie założyłam po podróży na Kubę. Miałam ochotę pokazać Wam, jakie piękne są Karaiby. Wówczas pomyślałam, że powinnam kolekcjonować moje wspomnienia. Znajdziesz tu więc pomysły na podróże, relacje z wypraw, praktyczne wskazówki, tak więc rozgość się. Jeśli szukasz inspiracji do własnych podróży albo po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, to koniecznie zacznij oglądać moje filmy. Zostaw subskrypcję, a będzie mi bardzo miło. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z podróżowaniem, sprawdź, jakie miejsca koniecznie musisz zobaczyć. Także zapraszam. Jestem pod świątynią jugosłowiańską dawną. Zobaczcie, jaka okolica jest. Zobaczcie, jak się pięknie błyszczy. Wchodzę do środka. Jestem ciekawa, ale podobno pięknie jest w środku. Słuchajcie, jaka posadzka jest piękna. Malowidła na ścianach, cudo. Zdobienia piękne. Marmurowe słupy, zobaczcie. Tak sobie myślę, przemyślenia moje, ponieważ ja dużo podróżuję, byłam w wielu cerkwiach, kościołach. Wiecie co, jednak słowiańskie cerkwie, słowiańskie kościoły mają takie wspólne ze sobą powiązania, czyli kopuły. Bardzo mi się kojarzy z cerkwiami na Ukrainie, bardzo. Czasami to myślę, że jestem na Ukrainie, jak patrzę na takie cerkwie właśnie tutaj na Bałkanach. Podobno jest to największy kościół katedralny w Czarnogórze i trzeci największy kościół po cerkwiach w Moskwie i na Ukrainie. Kiedy? A to семья, family. Family Николай II. Вот, я первый раз вижу это. Первый раз. Нигде больше не видно. А, вот так спрашиваю. Да. Я найти не могу. Не ешь за шинхран. Нет? Не ешь за шинхран, ты вас ради. Ладно, чао. Полетел. Чао. Фала. Пан был из Москвы. Также подивил этот костюм. Истем, признал счастье, что истем первый раз в bałkańskiej cerkwi i kiedy mogę zobaczyć kulturę tego miejsca.
To jest zapierający dysk, dech w piersiach. Nieprzypadkowe jest wybudowanie tej świątyni w tym miejscu, moim zdaniem. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że no między górami to oczywiście tu są drzewa oliwne. Właśnie widzę z daleka, bo mi się kojarzy z Tunezją drzewa oliwne i z Turcją w sumie, bo to jest, tak mi przypomina Turcję, Tunezja, a trochę też Maderę, bo są te góry, jest morze, tak? Ale nieprzypadkowo jest zbudowana cerkiew właśnie w tym miejscu, ponieważ te schody prowadzą na plażę w samym centrum miasta i mi się tak wydaje, że specjalnie jest tak wybudowane właśnie. Zobaczcie, a te góry. Jestem miłośniczką gór i kolei, samolotów też. Kto mi powie, wróćcie do moich filmów z Kijowa. O, tam jest najwięcej właśnie kościołów, cerkwi prawosławnych. Wróćcie na filmy z Kijowa, Ławra Peczerska. Może nie przypomina mi Ławry Peczerskiej, ale bardzo, bardzo podobna. Styl na taki przepych. Błyszczy się wszystko. A najpiękniejsze są góry. Ja może lubię, oceany lubię, ale góry są najpiękniejsze. Alpy Dynarskie, pochodzące od pasma Dinara, czyli szczyt 1900, jakoś około, szczyt właśnie tego pasma. Także góry na granicy Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, właśnie to pasmo leży. Ale największe góry tutaj właśnie czarnogórskie, z Serbią połączone i tak dalej, to jest 2560 bodajże. Dobra. Więc odpływała, może mi pomylisz co tam pytał. Tak, nie słyszałam, co widzę osób. Nie da, nie da. Tak wygląda cerkiew w pełnej okazałości.